zaskoczone, że taki odzew znajdzie wśród dzieci, że dzieci trzeba było zaangażować, ale drugie, trzecie wyjście to już było spontaniczne. Chęci do udziału właśnie w tych zajęciach, dzieci się pytały, kiedy się odbędzie takie wyjście. Także jak najbardziej pozytywnie i chcę panu powiedzieć, że nauczycielki się zapytały, czy taki projekt zostanie wznowiony. Współpraca między nami, obrazy, jak zaskakiwały tym, jak wyglądają, a jaki jest ich przekaz. Byłyśmy zaskoczone. Tak dziwnie tłumaczyły współczesną sztukę i tak dostrzegały jej elementy, na które my byśmy nie wpadli. Przekładając na własne takie małe dzieła sztuki, prawda, dane tematy naprawdę nas zaskakiwały dużą dojrzałością. Cieszymy się, że możemy obejrzeć pracę naszych dzieci. Same wyjścia, no to na pewno wymagały jakiegoś poświęcenia, bo to było zajęcia dodatkowe w sobotę. Mi się strasznie podobało w ogóle. To były takie wyjścia, gdzie dużo robiliśmy, no i teraz tak fajnie oglądać pracę i dostać takie fajne nagrody i pokazać w ogóle rodzicom, to jest takie fajne uczucie, bo nigdy, tak teraz się czuję jak taka prawdziwa artystka. Ja mam na imię Malwina i mi się najbardziej podobały te wyjścia, jak robiliśmy różne prace plastyczne. Najtrudniejsze było z mojej perspektywy pokonanie czasu. W takim sensie, że nawet jeśli sobie coś wymyślisz, to musisz wziąć pod uwagę 5 innych rzeczy, które ci wypadną i znaleźć na to czas. Kiedy to jest twoja regularna praca, to w porządku, możesz to robić, ale jeśli masz dodatkowe obowiązki, masz zwykłą pracę na pełnym etacie, to się staje prawie nierealne. Bardzo pozytywnie nam wypadła współpraca ze szkołą podstawową nr 73 i tak jak mówiłyśmy na wstępie wernisażu, naprawdę bez pani Uli byłoby nic, tak, bo ona dużo czasu, energii i starań swoich poświęciła, żeby się wszystko udało. No, rodzice przede wszystkim inspirowali dzieci, pomagali im na warsztatach, czasem się nawet zjawiali, przychodzili, no ale przede wszystkim zapewniali im taką bezpieczną drogę do muzeum i z powrotem, żeśmy mogły spokojnie z nimi realizować sam warsztat.